kraj. Odzyskamy naszą ojczyznę. A wraz z nią nasze dziedzictwo. Witam w kolejnym odcinku z serii StarCraft 2 Multiplayer, dodatek Void. Gram 3v3 w złotej lidze. No i pcham się do mojej ligi platynowej. Próbuję do niej wrócić po upgrade'zie. Po zmianach, jakie weszły, jestem ciekaw, jak to ma wyglądać. Ostatnia moja pozycja to była 8. W drugim sektorze złotej ligi. Nie wiem, czy to będzie polegało na tym, że przeskoczę od razu do platyny, czy jak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jeszcze parę meczów przede mną. Już powinienem, kurde, stawiać expa. Ale muszę się zabezpieczyć jednocześnie. Mianowicie muszę się zabezpieczyć przed atakiem z zewnątrz. Jestem na skraju, więc tutaj, żeby mi coś nie wleciało jakiegoś. I nie zrobiło mi supply bloka albo nie wiadomo czego. Podobnie tutaj, można postawić na środku. I wracamy do pracy. Do pracy, gdzie się tam obija. Nie zabudowali wnętrza, to oznacza, że gdzieś tu jest. Na złocie. Tak się domyślam. Ten już idzie do ataku. Nie wiem, spróbuję mu pomóc. Z takim wojskiem my nic nie zrobimy, ale mój towarzysz broni, jak można by nazwać, robi co może. Skanuje mapę. Potrzebuję armii, więc na razie nie robię apów. Ten tu leci, ich trochę poharatać. Pochowo się mówi, poharasować. Jestem tu.
Wojdy robią. Więc jeżeli robią Wojdy, też nie możemy być dłużni. Ja w takim razie po prostu postawię tutaj jeszcze dodatkowego expa. Teraz możemy sobie pozwolić na delikatnego expa. Tu już mamy. Nie idę sam, bo to nie ma sensu. Albo pójdziemy razem, zaatakujemy, albo wszyscy zginiemy. Pojedynczo to po prostu wykrwawi wojsko i nic więcej. Nie wiem, czemu stoi przeciwnik z tymi lotkami. Najpierw zniszczymy expa, osłabiliśmy ekonomię. Przynajmniej tu. Tamci się nie włączają, więc rozbudowują wojsko. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tu się powinno ich dorwać. Nie wiem, dlaczego oni nie współpracują ze mną. To jest kurde chore. Ale jeśli tak będzie, to dupa będzie, no. Nam tu dropa nie zrobił bezczelnie. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające, żeby ich z dwóch stron zaatakować. No tak.
musimy ich dziesiątkować. To ich powinno mocno teraz kosztować. Tamtą armię to stracili już będąc... Kończą tą leratę. Kurde, za mało getawayów, no. Oni się i tak tam wykrwawili, więc... Nawet jeśli mają tam te zasoby, to nie jest tego za wiele. Liberatory. Jestem tu w mroku. Ale my im tu nie damy tak. Zbudujemy ekonomię na maksa. Nie damy się wkręcić w taki. Teraz to ja produkuję nieźle. Niebieski już się u nich poddał. Wie, że przegrali. No tu już kolejnego ekspa rozbudowuję. Mapą praktycznie mamy, zagłodziliśmy ich, oni już tutaj są zagłodzeni. Dlaczego ja tak nie sam? No dobra, no. Dobra, no. Czemu tamten tu stoi? Nie ruszaj. Teraz on ruszy
Czy to głupie jest? Boże, kochany. Aż cud, że my to wygrywamy. Jestem tu, w mroku. Musieli przegrać. Zostali w tym narożniku. Nie daliśmy im wyjść. Obstawiliśmy wszystko. O, dwa dni nie grałem i spadłem do pozycji 15 teraz. Bo tu widać z boku 15 pozycja. Ale miałem widocznie 19. No, wystarczy nie grać, jednak się spadam. No nic, będziemy się pchali w górę.